Cześć, jestem Karla, a to jest Moje Miłowo. I w dzisiejszym filmie będę mówić Wam o tym, jakiego postępu dokonałam od ostatniego czasu, gdy Miłowo pojawiło się na moim kanale. To było chyba z pół roku temu, tak mi się wydaje, że ten ostatni film o Miłowie, w którym robiłam podsumowanie całej tury, był pół roku temu, ale musiałabym sprawdzić dokładnie te daty. No i ogólnie przez jakiś czas nie grałam tym Miłowem, bo miałam takie, że nie, dziękuję. Ale potem znowu złapałam Niewena i w sumie na serii graliśmy 12 turę, a teraz aktualnie będę zaczynać 16 turę, czyli w sumie 3-4-dniowe tury zostały rozegrane. Są nowe rodziny, tak jakby, i ogólnie jest dużo zmian, więc możliwe, że ten film będzie podzielony na dwie części, ale to się okaże w trakcie nagrywania. Zastanawiam się, od czego zacząć, bo kurczę, nie wiem, po prostu tego jest tyle, że... No to może zacznijmy od takich ogólników, czyli na przykład dałam sobie lazurową promenadę. Chciałam to od dłuższego czasu już zrobić i stwierdziłam, że jak będę tak czekać na ten odpowiedni moment, to w końcu wcale jej nie dodam, więc po prostu wzięłam, dodałam. No i lazurowa promenada jest sobie tutaj. Na razie z tego otoczenia tutaj do Miłowa dołączyła rodzina Blaszka, która jest powiązana z rodziną Ćwir, ale to dokładniej będę mówić o Ćwirów, co tam się zadziało z tą rodziną Blaszką. A cała reszta rodzin z promenady sobie czeka, aż przyjdzie na nich czas i aż z kimś połączę ich. Też mam dodane, znaczy w sensie wprowadzone tutaj z domami te rodziny ze zwierzaków, czyli rodzinę Klimek i rodzinę Knot, bo ich wcześniej nie miałam, ale sobie ich jakby z tej strony, z której można pobrać czyste wersje otoczeń, tam też są te dwie rodziny, więc ja ich sobie tutaj wkleiłam i wprowadziłam i na razie nimi nie grałam, bo też czekają po prostu na odpowiedni moment, ale niech sobie będą, może ktoś ich kiedyś pozna i stwierdzi, że w sumie można połączyć, więc no niech będą, no. Bo tak jakbym miała gdzieś ich tam z tyłu głowy, że chcę ich wprowadzić i z kimś połączyć, to pewnie nigdy by się nie doczekali tego. No dobra, no to chyba zaczniemy sobie po prostu od omawiania rodzin w kolejności alfabetycznej, nie chronologicznej, tylko alfabetycznej. Nie wiem czemu, ale te słowa jakoś tak mylą mi się, nie? Po prostu no jestem dziwna, okej? Okay? Dobra, to zaczynamy od biedaków i tutaj no troszeczkę się zadziało. To w ogóle jest opis rodziny Różyczka, bo to ten Cyprian tutaj mieszkał i tutaj się do niego Balbina wprowadziła, nie? A ogólnie, jeśli nie oglądaliście wcześniejszych filmów z Miłowa, to macie w opisie całą playlistę i sobie obczajcie, bo jak gdyby nie będę tam tłumaczyć tego, co się tłumaczyłam w tamtych filmach, nie? Także dobrze wiedzieć, co ja tu narobiłam. No to Cyprianowi ogólnie się zmarło, bo to on tam ostatnio żył, ale mu się wzięło i zmarło. Tych zwierzaków to chyba już nie było, a może były, nie wiem, nie pamiętam. Niektóre rzeczy już mi się tak po prostu zacierają, że no nie mam, a też nie chcę tego specjalnie jakoś spisywać, bo jak będę pamiętać, to będę pamiętać, a jak nie, to po prostu nie. Więc tutaj mamy Błażeja. Co nie? I mamy jego żonę Marlenę i oni niedawno stali się emerytami i przeszli na emeryturę i nie mam nimi co robić, także jest fajnie. Mamy też Asię. Asia to jest no, siostra Błażeja i ona ma tego narzeczonego Jonatana, ale ja im kiedyś chyba zrobię im ślub, tylko poczekam, aż oni będą tymi emerytami i wtedy się wezmą, hajtną i po prostu... Bo oni są ze sobą szczęśliwi, także no w sumie mogą mieć tam ten ślub, żeby nie było, nie? Tak po prostu dla formalności oni sobie ten ślub już wezmą, ale chyba są zaręczeni, tak mi się wydaje. No i też jest Czesław, czyli syn tej Asi i tutaj Jonatana i ja mu zmieniłam nazwisko na właśnie po ojcu, bo chcę, żeby Asia też miała to nazwisko, więc no ona jak weźmie ślub, to jej się zmieni, a tutaj Czesławowi trzeba było w Simpe zmienić to nazwisko, więc już mu tak zawczasu zmieniłam, żeby po prostu on potem tam najwyżej swojej żonie
przekazał, czy coś. No i Czesław chyba niedawno stał się nastolatkiem i nie wiem, co on tam chce robić w życiu, jakoś tak nie pamiętam, serio, musiałabym tam do nich wejść, a w sumie mogę wejść, bo jest dom do pokazania, bo wyremontowałam ten dom, także wejdźmy od razu. No, dobrze obstawiałam, że młody niedawno stał się nastolatkiem. Czy ty masz już w końcu jakiś cel? Aha, no, bo jemu się w ogóle ten cel nie wylosował. Znaczy, w sensie teraz mu się wylosował, chciałby 100 tysięcy zarobić. Dobra, ambitny jesteś, może da się to zrobić. A, i też tutaj jest, przecież Laurenty jest, czyli syn tego Błażeja i Marleny. Ja zapomniałam o Laurentym, bo Laurenty jest w skrzyni rodzin, bo tutaj muszę dograć jeden dzień z tej 16 tury, żeby on mógł się tutaj wprowadzić po studiach wraz ze swoją tą przyszłą żoną Teresą, ona tam chyba z Teresa Samson, taka ta typka, studentka z jakiegoś tam stowarzyszenia studenckiego czy coś, oni stwierdziłam, że ich ze sobą spiknę i mają spoko chemię po tym, jak tej Teresie zmieniłam aspiracje, więc no jest dobrze. Tak, także tutaj się zmienił ich dom, więc wam pokażę tak już przy okazji, jak tutaj już jesteśmy. Także to się mniej więcej tak prezentuje. Aczkolwiek jak tutaj przyjdzie Laurenty z tą swoją Teresą, to kurde, może być im nieco ciasno, więc pomyślę, chyba że ewentualnie tą dużą sypialnię sobie wezmą, a tutaj wciśniemy staruchów tych, bo oni tak nie mają nic do roboty. No nie wiem, to już będzie mój problem, jak tutaj to wszystko zrobić, żeby oni się pomieścili, bo no tu jest dwójka rodzeństwa jakby i każdy z tego rodzeństwa ma po jednym dziecku i kurde, no robi się ciasno po prostu, nie? Także no. Okej, to biedaków mamy z głowy i teraz przechodzimy sobie do rodzinki Ćwir, która mieszka sobie tutaj i ich dom się bardzo zmienił i ja wam pokażę, bo to dosyć niedawno robiłam ten remont, bo już nie mogłam wytrzymać. Już powiedziałam sobie, że okej, bierzesz, remontujesz i masz. I mam, no. Także co się stało u Ćwirów? Tutaj jest Aleksander, ale chyba nikt tak jakby wyżej, w sensie on się stał emerytem, tak samo jak jego żona Ilona też się stała emerytką. Flawiusz to był w ogóle chyba, on się stawał toddlersem? W sensie ja cały czas mówię toddlers zamiast małe dziecko, kurde. Nie wiem czemu. W sensie ten Flawiusz był małym dzieckiem, jak ostatnio tutaj pokazywałam miłowo, tak mi się wydaje, a teraz jest nastolatkiem i chyba w tej 16 turze będzie sobie szedł na studia. Czy on ma jakąś dziewczynę, czy coś? Nie wiem, z kimś tam chyba miał pierwszy pocałunek, ale na razie na niego jakby takich większych planów chyba nie mam, tak mi się wydaje. Musiałabym tam wejść i najwyżej wam dopowiedzieć, o co tam chodzi. Jest też pies Dakota, jest też Gloria, czyli no ta starsza córka tutaj Ilony i Aleksandra. I Gloria jest sobie z Melodią Blaszką, bo stwierdziłam, że dla Glorii nikogo takiego nie miałam i ona niby tam coś tam z profesorką sobie romansowała na studiach, ale tak nie do końca byłam przekonana, no i dodałam tu lazurową promenadę i stwierdziłam, że w sumie ta Melodia mogłaby być tak jakby w jej wieku, więc tam dograłam odpowiednio u tej rodziny Blaszka. No i tutaj sobie Melodia mieszka, rodzice Melodii mieszkają sobie nadal w lazurowej promenadzie i tam sobie nimi dogrywam tyle, ile tutaj gram, żeby wszystko było ładnie, równo, bo na początku chciałam ich tutaj wprowadzić, ale potem stwierdziłam, że to będzie jednak za dużo, a no tutaj jest też Flawiusz, który no chciałabym, żeby to miał żonę, dziecko, coś tam, także nie chciałam sobie blokować tutaj miejsca, więc teraz przechodzimy do nich i pokażę wam ich dom. Okej, no to dom Ćwirów się, no jak widać, zmienił całkowicie, ale już chciałam go tak sobie poddostosować. W sensie, jakby zachować trochę ten ich styl, taki ćwirowy powiedzmy, ale też trochę przerobić po swojemu, bo wiele rzeczy mnie drażniło i po prostu tak sobie przerobiłam. Także no tak to tutaj sobie wygląda. W zasadzie układ pomieszczeń jest taki, jaki był, co nie, tylko są zmienione kolory i tutaj jak widać dominują szarości w dużej mierze. Jedyne, czego nie ruszałam od ostatniego czasu, to jest chyba właśnie sypialnia Glorii, bo ona miała całkiem niedawno robioną, no i też sypialnia tutaj Aleksandra i Ilony, bo oni też mieli zrobioną i na razie do nich pasuje, więc no sobie mają, ale łazienki w końcu wyremontowałam,
hol jakiś ogarnęłam, tutaj też jest pokój, sypialnia Flawiusza, nie? Także tak to się tutaj prezentuje i tutaj jest ten ich taki jakby strych, powiedzmy, na którym na razie nic nie ma, no ale są normalne ściany, można by tu zrobić jakieś schody i może w przyszłości ktoś tu będzie sobie zamieszkiwał, no zobaczymy. Zależy, ile ich tutaj będzie, także jeszcze o tako pokażę wam, tak z tym wszystkim, także no. Bryła została praktycznie ta sama, no trochę zmieniłam jednak dach, żeby to jakoś tam wyglądało, no i tak to właśnie. Okna też chyba, czy nie, okna te chyba były, drzwi chyba wymieniłam, basen ostatnio też mieli, tutaj usunęłam ich ten ogródek, bo mnie ten ogródek denerwował i stwierdziłam, że tutaj jest no na tyle dużo tych wszystkich obiektów i tego kurde nawalone jest, że ten ogródek mogę sobie darować, bo on i tak był taką po prostu zapchaj dziurą, więc no tak jest. Jeśli chodzi o Flawiusza, to on sobie jest tutaj z jakąś Wandą, która jest po prostu jakąś tam losową simką, która sobie gdzieś tutaj w Miłowie mieszka, więc no pewnie będą razem, bo mają niezłą chemię, czarne włoski mają, no i jest spoko, nie? Dobra, następna jest rodzina Gazeta, która sobie mieszka właśnie tutaj. I tu mamy Angelikę i mamy też Gustawa i oni, jeśli dobrze pamiętam, to oni się chyba, jak grałam tutaj, to oni się stawali emerytami. I dalej emerytami są, no ale już są tak mniej więcej chyba w połowie tej drogi, czy jakoś tak. No tam Gustaw niby ma ten swój sklep cały, ale mi się tam nie chce w tym sklepie, w sensie otwierać tego sklepu i go prowadzić. I poza tym raz było tak, że zagrałam, miałam już praktycznie całą turę przegraną. Już chciałam zamykać ten sklep i kurde, gra mi się wykrzaczyła, więc się zdenerwowałam i stwierdziłam, że ten sklep sobie jest, niech sobie będzie, ale jakoś nie mam ochoty go otwierać, także no sobie tak funkcjonuje. Też mamy tego Gerwazego, który wziął ślub z Leokadią, ale oni się nie doczekali żadnego dziecka. Tak się zastanawiałam, czy robić im dziecko, czy im nie robić tego dziecka, ale stwierdziłam, że nie chce mi się, więc oni sobie po prostu są małżeństwem i jest świetnie. Jest też Szymon, który ostatnio szedł na studia. Tak, szedł na studia, jak tutaj grałam. No, studia już skończył. Jest sobie z panią Renę i nie wiem, czy oni są zaręczeni, czy nie są zaręczeni. Chyba są zaręczeni, chyba się na studiach zaręczyli i teraz w tej 16 turze będę im robić ślub, więc no raczej muszą być zaręczeni. I jest też sobie piesek Lulu, bo Renę chciała pieska, to jej pieska kupiłam. W sensie ze schroniska wzięłam, więc no ale zapłaciłam, więc tak jakby kupiłam, nie? I czyli w ich domu w sumie niewiele się zmieniło od ostatniego czasu, więc nie będę tam wchodzić. No i dobra, dalej mamy sobie rodzinę Lotario, według alfabetycznej listy moich rodzin. No i z Diego, jest Jaya, wzięli ślub i mają kotkę Pusię, bo wcześniej był Puszek, ale Puszkowi się wzięło i umarło i teraz jest Pusia. I to jest taki wredny kot, po prostu wszystko im tam drapie. Non stop, po prostu uczepiła się, ma drapak, nie, kanapa, łóżko, coś tam. I zazwyczaj oni są w pracy, więc nie mam kim jakby ganić tego kota, więc no ten kot ciągle drapie. No i też rzeczywiście jest tutaj synek Jai i Diego, Fabian. I dla Fabiana już jest, on już ma żonę, nie? W sensie już jest dziewczyna w innej rodzinie, w rodzinie podróżnik, także ja ją wam tam przedstawię i pokażę. I oni już tutaj, jak będą mieli chemię czy coś, w sensie będę ich tak jakby ustawiać pod siebie, to będą ze sobą razem, także dzieciak już ma zaplanowaną przyszłość. Dobra, to teraz rodzinka Macierzanka. Tutaj jest Diana, jest Hipolit, jest pies Bebe, który chyba był ostatnio. Ale chyba, czekaj, czy Sobiesław, w sensie rodzice Hipolita chyba już nie żyli, jak ostatnio grałam, tak mi się wydaje. Oni chyba, tak, bo oni byli tutaj sami, bo inaczej by się nie pomieścili. No i oni też mają bliźniaków, Antoniego i Lucjana. I Lucjan będzie z tą, jakiej tam,
z Zuzanną Oplot, a między nimi jest spora różnica wieku, bo ona teraz skończyła studia, nie, czy nie w poprzedniej turze, w... czekajcie. Ona w 14 turze szła na studia, więc przez 14, pół 14 i trochę 15 była na tych studiach. On dopiero teraz pod koniec chyba 16 będzie szedł na studia, więc tam jest kilkanaście lat jakby różnicy, bo to było jakoś tak, że najpierw tutaj zagrałam turę i Lucjan stał się tym, jak to się nazywa, stał się nastolatkiem, no a Zuzanna już była tą nastolatką, już prawie szła na studia, tylko u niej jeszcze tej tury nie zagrałam i on zadzwonił po cygańską swatkę i ta cygańska swatka mu tą Zuzę wylosowała i tam mają całkiem niezłą chemię. Stwierdziłam, że w sumie takiego związku z taką dużą różnicą wiekową, oprócz oczywiście Diny i Mortimera, nie, to nie miałam. Chociaż chyba też Nina i ten, i Dariusz, oni chyba też mieli dosyć sporą różnicę wiekową. No ale jakby dawno nie było i okej, okay, podoba mi się. A jeśli chodzi tutaj o Antoniego, to chciałam mu znaleźć dziewczynę, ale okazało się, że on jest biseksualny, bo zarówno Simowie, jak i Simki go kręcą i to było coś tak na bazie, że przeprowadził kolegę ze szkoły i ja chciałam, żeby trochę się zaprzyjaźnił z tym kolegą, no i klikam na tego kolegę, a tam widzę, że pełno piorunków, nie? Interakcji z piorunkami. Ja takie, okej, okay, dobra, Antoni. Więc no, chyba ostatecznie będzie z mężczyzną, tak mi się wydaje. Ale no, jeszcze nie wiem, no oni, no tak jak mówię, oni dopiero co teraz w tej 16 turze, którą będę grać, będą się szli na studia, więc no trochę jeszcze czasu mają, żeby się zastanowić, kim chcą być, nie? Dobrze, to teraz rodzina marzyciel, w której jest Damian Biedak, ale no, że on tutaj mieszka, no to nie wspominałam przy biedakach, tylko wspominam dopiero teraz tutaj, chociaż to już było ostatnio wiadomo. No to jest Szczepan, który jest z Lilianą, jest też Damian, który jest z Grażyną, no i Damian i Grażyna mają Maję, Szczepan i Liliana mają Filipa, no i Filip i Maja będą teraz w tej 16 turze sobie brać ślub i będą robić sobie dziecko i będzie fajnie, bo Filip jest mega przystojny, Maja jest śliczna i mam nadzieję, że ich dzieci też będą ładne i chyba zrobię im chłopczyka i dziewczynkę, chociaż czy mi się tutaj zmieści jeszcze dwójka dzieci? No bo teoretycznie jest 6 simów i jeden kot, więc gra może na to pozwolić, ale może też nie pozwolić, chociaż chyba, no zobaczymy. A jakby, jak nie pokazuję domów w tych rodzinach, które już omawiałam, to znaczy, że tam niewiele się zmieniło, więc po prostu nie widzę sensu, żeby wchodzić do tych domów, nie? Dobra, to teraz mamy rodzinę Oplot, gdzie jest Lucyna, jest jej mąż Ignacy, jest piesek Cicha, który chyba był ostatnio, a może nie było tego psa, może oni zaadoptowali niedawno. No jest też pani Zuzanna Oplot, w sensie ich córka, która niedawno skończyła studia, tak? Tak? Dobrze? No tak, bo ona na początku 14 tury poszła na studia, więc przez 15 turę jakby była na tych studiach i dopiero co z tych studiów wróciła, także no ona ma tam być z tym Lucjanem, macierzanką, ale to ona musi na niego trochę poczekać, ale to dobrze, bo ona akurat jest taką simką, która najpierw skupia się na karierze, a potem ewentualnie myśli o zakładaniu rodziny, więc to mi mega pasuje. A i tutaj też jest Bazyliusz, młodszy jakby brat Zuzanny, tylko on jest aktualnie na studiach, bo on poszedł teraz pod koniec 15 tury na studia. Jest chyba na drugim roku teraz, ale no, jest sobie i po prostu... A, i też ma jakąś tam dziewczynę, tylko kurde, jak ta jego dziewczyna się nazywa? Teraz mogę to sprawdzić przecież. A, Bazyliusz jest sobie z taką Aurelią i ta Aurelia jest tak jakby simką, którą powiedzmy, że jakby weszłam sobie w kasę, stworzyłam sobie czwórkę nastolatków, w sensie kliknęłam, żeby się stworzyli, dałam im imiona, dałam im nazwiska, i potem ich tak jakby zrobiłam miastowymi tutaj i większość tutaj z tej czwórki to są zaangażowani w jakieś związki i właśnie Bazyliusz jest z Aurelią, Iwo jest z Krystyną i jeszcze jest też Dorian, który jest z Laurą, ale to zaraz tam wszystkich przedstawię i wyjaśnię. Mam nadzieję, że nie namąciłam wam w głowach.
Okej, to mamy teraz jedną z dwóch rodzin Otomana i tutaj jest Tomek i jest Gabriela i oni niedawno chyba też właśnie się stali tymi emerytami, tak mi się wydaje. No jest jedna siostra tego Tomka, Klara, i też jest Luiza, siostra Tomka, i Luiza jest, powiedzmy, że szczęśliwą tą mężatką, bo sobie wyszła za gościarda i oni nie będą mieć żadnych dzieci, Klara też nie będzie mieć żadnych dzieci ani nic, no ale jakoś tam sobie egzystują i żyją i jest spoko. Aj, no i Tomek i Gabriela mają sobie syna Iwo i on jest z Krystyną, w sensie będzie z Krystyną, bo oni chyba nawet nie są teraz zaręczeni, tak mi się wydaje. No i też ci młodzi są dopiero co po studiach, więc no dopiero zaczynają tak jakby życie. Dobra, to teraz czas na drugą rodzinę Otomana, gdzie mamy Dawida, czyli tego brata Tomka, co nie, i mam też żonę Dawida, Kingę. Mamy też tutaj ich syna Floriana. I Florian w tej turze 16 będzie brał sobie ślub tutaj z panią Zofią Obraz. I jak oni wezmą ślub, to już wtedy dosłownie wszystkie rodziny tutaj w Miłowie będę miała jakby w jednym drzewie, nie? Że będę mogła do każdej rodziny przejść przez jedno drzewo. I też ostatnio jak tutaj chyba grałam, to ten ojciec Zofii chyba jeszcze żył, Mateusz. A potem chyba w następnej turze on umarł, bo on już był tak na skraju, był tego wieku emerytalnego, więc chyba niedługo po tym, jak skończyłam tą serię z Miłowa, to jemu się wzięło i umarło. No, chyba tak było. No i też tutaj jest i Kotek, który się nazywa Kotek po prostu, bo mi się nie chciało myśleć nad imieniem, bo ja chyba zaadoptowałam małego kotka i stwierdziłam, że nazwę go Kotek. Zobaczę, jak będzie wyglądać i wtedy dam mu jakąś takie bardziej pasujące imię czy coś, ale w sumie kotek też jest spoko, więc czemu nie? No to przechodzimy do przedostatniej rodziny tutaj granej u mnie. Jest to rodzina Podróżnik, gdzie w tym akurat domu, bo podróżnikowie są jakby na dwa domy rozdzieleni, znaczy poniekąd, bo ci drudzy podróżnikowie to już nie mają na nazwisko podróżnik, dlatego ich tak trochę rozdzieliłam, bo też było za dużo tutaj ludzi. No to jest Tymon z Kirą, mają dwójkę dzieci, mają sobie Tomisława i mają sobie Talę. I Tala właśnie będzie przyszłą żoną Fabiana, tego od Lotario. Także no, bo ogólnie u nich była taka kwestia, że no w sumie bałam się troszeczkę zrobić im dziecko, bo no mają dosyć, Kira to ma problem z brwiami, bo ja jej te brwi trochę jakby operacją plastyczną, powiedzmy, poprawiłam, żeby nie miała takich, nie wiem, wytrzeszczy, czy jak to nazwać, brwi wytrzeszczy. Okej, okay. W sensie takie miała strasznie wysokie i po swoim ojcu po prostu i stwierdziłam, że jej troszeczkę obniżę. Tym on też w sumie nie jest taki zły, ale no też ma dosyć nacechowaną tą twarz, więc się bałam, jak te ich dzieci będą wyglądać, więc zrobiłam im syna, Tomisława. Poczekałam, aż on się stanie małym dzieckiem i jak zobaczyłam go, to stwierdziłam, że w sumie ma spoko buźkę, więc sobie zostanie. No i potem zaraz między tymi młodymi jest chyba 2 lata różnicy, tak mi się wydaje, bo Tomisław niedawno stał się właśnie dzieckiem, a Tala ma 2 dni chyba właśnie do stania się dzieckiem, więc to jakoś tak jest między nimi dosyć mała różnica. No i tak to właśnie tutaj wygląda. No i też mamy sobie kotka Benka, który był ostatnio, tylko że był chyba małym kociakiem, tak mi się wydaje. I tutaj chyba była jeszcze żyła matka tego Tymona, Teresa, jak ostatnio tutaj grałam, tak mi się wydaje, że Teodor chyba umarł wcześniej, a potem Teresa chyba jeszcze była, jak tutaj grałam turę, ale nie wiem, bo te informacje mi się po prostu zacierają. No i dobra, ostatnia rodzina, która jest tak w sumie troszeczkę nową rodziną, w sensie to jest nowe nazwisko, bo to jest nazwisko Skwara. I tu jest właśnie Dorian, ten taki typek z tych czwórki nastolatków, których sobie jakby stworzyłam, dałam im imiona, nazwiska i tam się właśnie Dorian się związał z panią Laurą Gazetą. Oni chyba są zaręczeni, a może nie?
Nie, są chyba zaręczeni, na studiach się zaręczyli i chyba teraz też w tej 16 turze chyba też będę im robić ślub, tak mi się wydaje, bo teraz akurat wypada w całym Miłowie weekend, więc po prostu mam taką chęć zrobienia ślubów w weekend. No ale zobaczymy, czy oni się tutaj pobiorą, czy nie, czy jak. No i też tutaj mieszkają rodzice Laury, czyli Tina i Aloizy. I jest fajnie. I oni niedawno, dopiero teraz mają jakby w tym nowym domu jedną turę rozegraną, bo oni właśnie wrócili ze studiów i zamieszkali tak powiedzmy jakby na swoim, bo tam w tym pierwszym domu podróżników już im się po prostu nie mieścili, więc ich rozdzieliłam. No i z racji, że to jest nowy dom, to wam po prostu go pokażę. No to proszę bardzo, tak tutaj się prezentuje ten dom i jak widać kolorystyka jest biało-czarno-żółta. I w sumie podoba mi się ten dom, ale wydaje mi się, że jest troszeczkę niby w moim stylu, ale no to góra jest jeszcze niewykończona jakby co. Ale niby w moim stylu jest ten dom, ale nie do końca. Także no jakoś tam sobie mają ten domek i sobie mieszkają. Jeszcze nie jest do końca właśnie wykończony, bo też trzeba było zostawić pieniążki na rachunki i takie tam sprawy, żeby mieli z czego żyć, nie? Także no nie wiem, bo taki po prostu, no wydaje mi się, że no nie wiem, czy to jest mój styl, no taki jakiś inny mi się wydaje. Ogólnie mi się podoba, ale po prostu jest inny i to chyba o to chodzi, bo też z tym domem to miałam ze 3 albo 4 podejścia, żeby go tutaj wyremontować, bo to jest dom, który był tutaj, stał w Miłowie, dokładnie w tym miejscu i ja usunęłam wszystkie ściany ze środka, wszystkie meble, wszystkie te podłogi, tapety. Tutaj też usunęłam jakby, to był taki tarasik powiedzmy, to ja go też usunęłam i dosyć mocno go właśnie tutaj wyremontowałam i no i po prostu jest. Więc wydaje mi się, że to by było na tyle, no. Mam nadzieję, że nikogo z Simów nie pominęłam, bo właśnie część jest tak jakby rozdzielona, bo tutaj jeszcze mam właśnie o Laurenty jest i jest ta Teresa. No i też są te dwie rodziny z lazurowej promenady, ale no na nich nie mam pomysłu, więc sobie po prostu tam są w tej skrzyni rodzin, nie? No i tak to właśnie wygląda. Ogólnie też muszę sobie ujednolicić te wszystkie pory roku, bo gdzieniegdzie jest zima, gdzieniegdzie wiosna. Każda pora roku jest chyba tutaj dostępna, bo jest też lato, jest gdzieś tam jesień, także no po prostu o ile dni są te same, bo zazwyczaj jak wyprowadzałam Simów, to wyprowadzałam ich w poniedziałek, więc no to się zachowało. Tak pory roku mi się troszeczkę poprzestawiały i muszę tutaj, chyba właśnie powinna być zima, bo tutaj Marzyciele są chyba oryginalnie tak jakby. Tutaj też Lotario, no Podróżnicy. A czemu u Ćwirów jest wiosna? A czemu tak? Przecież ja ich nie wyprowadzałam. Coś mi się tu... Coś tu mi się chyba nie zgadza jednak. Gdzieś są już jakieś przesuwy, coś mi się wydaje, ale czemu? Dobra, potem będę sobie to rozwiązywać po prostu. No to co, no to ja mam nadzieję, że ogólnie się nie pogubiliście i że jakoś tam ogarnęliście ten postęp, który zrobiłam, bo w sumie zagrałam tak jakby powiedzmy 12 lat simowych i ogólnie od startu gry minęło 60 lat simowych, no bo 15 tura, w sensie 15 tur po 4 dni to ten 60 dni, także 60 lat simowych, licząc, że jeden dzień simowy to jeden rok jakby, tak powiedzmy, że tak to liczę. Jeśli chodzi o jakąś taką serię znowu, żebym miała zagrać turę w Miłowie, to zdecydowanie nie. Ja po ostatniej serii miałam dosyć tego Miłowa na co najmniej 2 miesiące i po prostu nie chcę grać tutaj turowo, w sensie chcę grać turowo, ale sobie prywatnie i potem ewentualnie wrzucać wam takie filmy, co się zmieniło, że ktoś umarł, ktoś z kimś tam jest i no zobaczymy. Najwyżej się zmieni format tych filmów, może będę jakoś, nie wiem, bardziej dokładnie to omawiać, że nie wszystkie rodziny w jednym filmie, tylko może to tak jakoś rozdzielić. Nie wiem, zobaczę, wszystko wyjdzie w praniu, wszystko się okaże. No dobra, no to chyba wszystko to, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam.
Okej, okay, no to mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. No i cóż, no, do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!